Dzień dobry, witam Państwa z Centrum Katowic, które od jakiegoś czasu zdaje się być także Centrum Kulturalnym Polski. To tutaj mieszkają Wojciech Wroska i Dominik Gawroński, którzy w 2011 roku założyli zespół Wroska i Gawroński. Do zespołu należą także Joanna Małanka, Wojciech Bubak i Michał Kmita. Zapraszam do obejrzenia wywiadu z nimi. Założyliście zespół. Jak na siebie trafiliście? Sytuacja wyglądała tak, że ja po współpracy z poprzednim muzykiem, z którym nagrałam płytę, która później ukazała się jako dodatek do Lampy, szukałem kogoś, z kim można by połączyć słowa i dźwięki na nowo. Najlepiej stworzyć zespół muzyczny z wykorzystaniem moich tekstów. Wierszy, które mogłyby zafunkcjonować jako teksty piosenek. No i przypadek właściwie zrządził, totalny przypadek o tym, że trafiliśmy na siebie z Dominikiem. Nasz wspólny znajomy, recenzent muzyczny, współpracujący z jednym z portali muzycznych, przy okazji jakiegoś spotkania ze mną dowiedział się, że szukam współpracownika muzycznego i powiedział mi, że jest taki młody, zdolny muzyk tworzący muzykę elektroniczną, pochodzący z Katowic, mieszkający w Katowicach, który wydał w 2009 roku płytę Cup of Coffee, którą zresztą ten nasz wspólny znajomy zrecenzował bardzo pozytywnie. No i tak napisałem do Dominika, nie pamiętam, czy był to Facebook, czy Facebook. No i tak doszło do pierwszego spotkania. Mogę zdradzić gdzie, w Jazz Clubie Hipnoza, więc to wszystko są konkretne informacje i konkretne miejsca. Jak zareagował Dominik? Ja zareagowałem z dużą ilością obaw tak naprawdę, to znaczy cieszyłem się na możliwość współpracy z żywym człowiekiem, ale nigdy wcześniej nie robiłem tego, a doświadczenia, które miałem przy współpracy z innymi ludźmi były raczej słabe, to znaczy nic z tego nie wychodziło, ale widziałem w tym duży potencjał, zwłaszcza po pierwszym spotkaniu, kiedy już dostałem od Wojka gotowe materiały, to znaczy płytę, którą nagrał wcześniej razem z tekstami jego wierszy, kiedy posłuchałem tego w domu. To już był jakiś pomysł w głowie na to, jak mogliśmy to wspólnie zrobić. To jest ciekawe wspominać to teraz, może nie po latach, ale po kilkunastu miesiącach, bo ja pamiętam z tamtego spotkania, jak wtedy zapamiętałem, to sporą nieufność ze strony Dominika i tak przynajmniej ja to odebrałem. Ja się przygotowałem płytę, którą wcześniej wydałem z poprzednim muzykiem, przygotowałem teksty. No i Dominik wysłuchał, ale tak miałem wrażenie, miałem takie poczucie po tym pierwszym spotkaniu, że nie był do końca przekonany chyba do tego, że może ma to sens, ale to pewnie wynikało z tego, o czym mówił przed chwilą, że wcześniej rzeczywiście nie współpracował z nikim. No a potem to już tak trzeba było powoli się docierać, jak to się mówi. Nazywam się Wroska i Gawroński i gramy, jedziemy. Początki bywają trudne, a jak wyglądały wasze początki współpracy? Nasze początki też mogły być trudne, głównie ze względu na kiepskie warunki techniczne, w których na pewno współpracowaliśmy. To wymagało od nas pewnych inwestycji, głównie sprzętowych i czasowych, żeby się dotrzeć, tak jak Wojtek mówił wcześniej, i żeby ta współpraca nam obu sprawiała jakąś satysfakcję, bo na początku, po pierwszych próbach, Wojtek nie był też do końca przekonany tak naprawdę co do tego wszystkiego. Dopiero po jakimś czasie ja też zrozumiałem, czego on oczekuje i dopiero po jakimś czasie zaczęło to sprawnie funkcjonować. A gdybym tak podarował ci kwiaty w kolorze kamieni, stron w ferworze walki, mogłabyś mi pokazać, czyby to były słoneczne ząbkile. Różnica między samymi początkami a późniejszą współpracą polegała głównie na większej spontaniczności w późniejszej, tej właściwej fazie. Dawaliśmy sobie dużo więcej miejsca na improwizację, na takie spotykanie się i nawet wybieranie w danym momencie muzyki i tekstu i lepienie tego, jak ja to mówię, bardziej na żywo, bardziej spontanicznie. Początkowo jednak to przyzwyczajenie Dominika do pracy w samotności ze sprzętem i moje, jeśli chodzi o tekst i ewentualnie układanie sobie w głowie, jak ten tekst muzyką dopasować, brało górę i dopiero po jakimś czasie faktycznie mieliśmy więcej luzu, swobody i wtedy tak naprawdę zaczęliśmy pełną parą z tym projektem, z tym zespołem.
artysta wybiera sobie, kreuje sobie odbiorcę. Czy wasza muzyka jest też skierowana do konkretnych odbiorców? My nie wybraliśmy sobie jakiejś konkretnej podgrupy ludzi czy fanów jakiegoś zespołu, do których też chcielibyśmy się odnosić, ale na pewno naszą muzykę kierujemy do publiczności, która lubi muzykę alternatywną, szeroko pojętą i która szuka w muzyce jakichś emocji, przemyśleń, doświadczeń i czegoś więcej niż przypadkowych dźwięków zasłyszanych w radiu czy w klubie. Ja myślę, że to jest grupa, do której chcielibyśmy trafiać, ale sami nie definiujemy jakoś ze względu na wiek, czy nie wiem, wykształcenie albo inne pasje muzyczne, czy inne gatunki, które te osoby lubią. Sami lubimy ludzi myślących i odczuwających, więc myślę, że to taka najprostsza byłaby definicja ludzi, do których chcemy trafiać. I ludzi poszukujących nowych brzmień i ciekawych tekstów, bo nam osobiście brakuje, myślę, że Dominik się ze mną zgodzi, brakuje polskich zespołów śpiewających po polsku, o czymś, śpiewających ciekawe teksty, wykorzystujących też nieoczywistą muzykę, bo właśnie ta nieoczywista, połamana muzyka w połączeniu z nieoczywistymi tekstami, które mają coś do powiedzenia, mam taką nadzieję, tworzy taki ciekawy nośnik emocjonalny. Przerzuciłeś się na muzykę? Znaczy, to trudno powiedzieć, że ja się przerzuciłem na muzykę, ponieważ pisanie jest moją taką podstawową czynnością twórczą, że tak to nazwę, może nie najładniej. Piszę od kilkunastu lat, piszę, publikuję, wydaję kolejne tomiki i jakby dzieje się to własnym rytmem. To po prostu gdzieś tam we mnie jest i ta rzeczywistość, którą odbieram, która ma jakoś tam na mnie wpływ, później jest przerzucana na słowa, na zdania i na wiersze. Natomiast ten rodzaj energii, który daje możliwość połączenia tego słowa śpiewanego, krzyczanego, czy jeszcze operującego innymi formami ekspresji, w połączeniu właśnie z muzyką, daje dużo więcej emocji, dużo więcej frajdy. Mówię o sytuacjach scenicznych, ale i o też sytuacjach takiej pracy twórczej na poziomie właśnie tego, że muzyka Dominika wyznacza mi pewne nowe pomysły na interpretację moich własnych wierszy, które funkcjonują teraz jako teksty utworów. Także to jest ciekawe doświadczenie. To jest doświadczenie podobnie twórcze, tak samo mocno jakby twórcze działające na mnie, jak doświadczenie, czy nawet mocniej chwilami, jak doświadczenie, kiedy powstaje nowy tekst, nowy wiersz, czyli takie doświadczenie na poziomie współpracy samego ze sobą, można powiedzieć, jeśli chodzi o pisanie wierszy. Tutaj jest współpraca dwojga ludzi, więc ta energia jest większa, myślę, bo coś rodzi się na styku właśnie słowa i dźwięku. I ja czekam zawsze na muzykę, którą Dominik mi zaproponuje i już nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy robić nowe rzeczy, bo to jest dla mnie bardzo fajna energia. Jeśli jeszcze na koncertach możemy dostawać jakieś informacje zwrotne i ta energia dociera do ludzi, no to jest świetnie. Teraz zagramy utwór, który nazywa się Burza odbija się w kałużach. Towarzyszy ci praktycznie od dziecka, z całą masą styczność, pracujesz w branży muzycznej. Nie marzyło ci się nigdy coś innego? Prawdę mówiąc nie. Już od wielu lat towarzyszą marzenia głównie muzyczne. Faktycznie zajmuję się tym od dziecka. Tak naprawdę początkowo zostałem do tego trochę przymuszony, ponieważ kiedy zapisywałem się na naukę gry na instrumencie, to prawdę mówiąc to nie było to, co chciałem robić w wieku 9 lat. Dziewięciolatkowie zazwyczaj myślą o innych rzeczach na przyszłość niż o graniu na instrumencie. Trzeba było chodzić na lekcje, też nie do końca zawsze się chciało na te lekcje chodzić, ale dopiero po czasie tak naprawdę zrozumiałem, że to jest to, co chcę robić. Później zwłaszcza kiedy zacząłem robić własne rzeczy, a nie tylko odtwarzać na klawiszach rzeczy, które były w zapisie nutowym, to kiedy zacząłem to sprawiać przyjemność, robienie własnych rzeczy, to od tamtego czasu
jakby głównie na tym się koncentruję i nigdy nie myślałem o tym, że mógłbym robić coś innego.